świętego na pożytek nasz zbawienia, czy tam pośród święty Matka Nasza. Na niedzielę 60. lekcję z listu, z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Bracia, chętnie znosicie bezrozumnych, będąc sami rozumnymi. Znosicie przecież, gdy was kto uciemięża, gdy was kto oszukuje, gdy was kto wyzyskuje, gdy się kto nad was wynosi, gdy was kto bije po twarzy. Wstyd mi wyznać, wygląda tak, jakbyśmy pod tym względem słabość okazali. Jeżeli inni śmią się przechwalać, mówię jak szalony, śmiem i ja. Hebrajczykami są, ja również. Izraelitami, ja również. Potomkami Abrahama, ja również. Sługami Chrystusa, jako niespełna rozumu mówię, ja daleko więcej. Trwałem w trudach bez liczby, w więzieniach zbyt często, w chłostach ponad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci wielokroć. Od Żydów otrzymam 5-krotnie po 40 razów bez jednego. 3-krotnie byłem smagany rózgami, raz byłem kamienowany, 3 razy uległem rozbiciu się okrętu. Dzień i noc byłem miotany na głębi morskiej. Byłam często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od waszych rodaków, od własnych rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w miastach, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach ze strony fałszywych braci. Dalej pracy i mozowe, częste niespanie, głód i pragnienie, liczne posty, zimno i nagość. Pominąwszy to wszystko, do tego dochodzi jeszcze codzienny nawał pracy, troska o wszystkie kościoły. Któż jest chory, bym ja nie chorował? Kto się gorszy, a mnie to nie paliło? Jeśli można się chlubić, to chcę ze słabości moich się chlubić. A Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie na wiek błogosławiony. Wie, iż nie kłamię. W Damaszku namiestnik króla Arety otoczył strażą miasto Damascenów, aby mnie pochwycić, ale przez okno po murze w koszu spuszczono mnie i tak uszedłem rąk jego. Jeśli się godzi chełpić, nie wypada to wprawdzie, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg to wie, w zachwyceniu został wyniesiony do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg to wie, uniesiony został do raju i słyszał tajemnicze słowa, których nie wolno człowiekowi powtórzyć. Z tego chlubić się będę, z siebie nie będę się chlubił, chyba tylko z moich słabości. Gdyby nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Wolę się jednak wstrzymać, aby kto mnie nie sądził więcej nad to, co we mnie widzi albo co ode mnie słyszy. Abym się zaś dla wielkich objawień nie wynosił, danym jest w ciało bodziec, wysłannik szatana, by mnie policzkował. 3-krotnie prosiłem Pana o to, aby ode mnie odstąpił, ale mi rzekł, wystarczy Ci łaska moja, bo moc Boża w słabości się doskonali. Chętnie więc chlubić się będę z moich słabości, aby moc Chrystusowa we mnie zamieszkała. Ewangelium według świętego Łukasza, które to Słów Bożych z uszanowaniem postawszy, posłuchajcie. Onego czasu, gdy zabrała się wielka rzesza, a i z miast garnęli się do Jezusa, przemówił w przypowieści, wyszedł sprawca, by zasiać swe ziarno. A kiedy siał, jedno padło obok drogi i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je. Inne zaś padło na grunt skalisty, a zakiełkowawszy uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między osty, a osty razem wzrosły i przygłuszyły je. Inne wreszcie padło na ziemię dobrą i wzniósłszy przypadło z plon 100-krotny, mówiąc to wołał. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go uczniowie jego, co oznacza ta przypowieść. On im rzekł, wam dano poznać królestwem, tajemnicę Królestwa Bożego. Innym zaś przez przypowieści, aby patrząc, nie widzieli, słuchając, nie rozumieli. Owa przypowieść zaś to oznacza. Ziarnem jest Słowo Boże, a obok drogi są ci słuchacze, do których potem przychodzi szatan i wyrywa słowo z ich serca, aby przez wiarę nie byli zbawieni. A na gruncie skalistym są ci, którzy z radością przyjmują słowo, skoro jej posłyszą, ale ci nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odpadają. A ci, które padą między ostem, oznacza tych, co wysłuchali Słowo Boże, ale gdy odeszli troskami, bogactwi, rozkoszami,
życia bywają przyduszeni i nie przynoszą plonu. Wreszcie to, co padło na dobrą ziemię, oznacza też tych, którzy w dobrym i szczerym sercu zachowują usłyszane słowo i w cierpliwości plon przynoszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza niedziela w sześćdziesiątnicy jest tą niedzielą, w której przypatrujemy się takim przygotowaniem. Kościół nas w zasadzie przygotowuje do Wielkiego Postu, do tego wielkiego wysiłku i dlatego daje nam za przykład wielkiego bohatera wiary, świętego Pawła, i czytamy to, co opisał o sobie w drugim liście do Koryntian. Nieprawdopodobne wręcz zdarzenia w życiu świętego Pawła, nieprawdopodobne wręcz cierpienia były konieczne, aby go uszlachetnić, oczyścić z wszystkiego, co jeszcze było w nim ziemskie i ludzkie, i też upodobnić go do Chrystusa, bo taki jest cel Wielkiego Postu. Wielki Post bez upodobnienia się do Chrystusa nie ma absolutnie sensu. Jeżeli w Wielkim Poście pości się, to tylko i wyłącznie dlatego, że Chrystus sam pościł i ukazał nam, że jest to droga oczyszczenia, jest to droga zbliżenia do Pana Boga. Zatem ten post nie ma charakteru diety, ani czegoś wyłącznie zdrowotnego, nie w pierwszym rzędzie zdrowotnego, ale ma to być właśnie naśladowanie Chrystusa w Jego cierpieniu, w Jego oczyszczeniu się z ziemskich, z tego wszystkiego, co ziemskie. Chrystus jako sama świętość nie musiał tego czynić, ale wskazał nam drogę. I święty Paweł jako naczynie wybrane był tym, który musiał cierpieć z Chrystusem. I tak jest w życiu każdego prawdziwego świętego. I to, że święci tak łatwo, by tak to nazwać, przyjmowali różne cierpienia, wynika z ich niesamowitej mądrości przede wszystkim, ze światła Ducha Świętego, ze świadomości, że jako grzesznicy muszą się oczyścić i lepiej jest to zrobić tutaj na ziemi niż po śmierci, na przykład w czyśćcu. Nie mówię o takich przypadkach, gdy ktoś idzie na wieczne potępienie, ale większość osób, i to zdecydowana, musi przejść przez czyściec, i to, co odpokutujemy w czyśćcu, jest o wiele sroższe niż tu na ziemi, to po pierwsze. Po drugie, po śmierci naszej nie ma już wzrostu zasług. Tutaj na ziemi, póki jeszcze żyjemy, możemy cierpiąc dodawać do mąk Chrystusowych, do zasług Chrystusowych swoje własne i w ten sposób samych siebie uświęcać, pozyskiwać większy stopień chwały po śmierci, ale również dzięki temu możemy po prostu zyskiwać odkupienie dla innych. Możemy stawać się w pewnym zakresie, by tak to nazwać, współodkupicielami. Tak Matka Boża Bolesna jest nazywana współodkupicielką w nieogłoszonym jeszcze dogmacie. Święty Pius X w dokumencie swoim z 1904 roku dokładnie użył tego słowa. Chrystus jest oczywiście właściwym i głównym odkupicielem, a Matka Boża w sposób secundum quid, w pewnym sensie, moralnie bardziej, jest współodkupicielką. I my możemy również bawić się, by tak to nazwać, wchodzić w tę rolę i mieć również zasługi, skutecznie zbawiać innych. I to jest skuteczny środek, sposób, by nawracać innych. Jeżeli widzimy tyle dusz biegnących do piekła i wpadających do piekła każdego dnia, i jeżeli nam jest żal tychże dusz, a nasza miłość powinna powodować w nas żal, to musimy pamiętać, że tylko dzięki własnemu uświęceniu możemy powstrzymać ten dziki, szalony pęd. Możemy tylko w ten sposób współzbawiać innych. I to jest cel wszystkich również zakonów. Zakonów, które po to powstawały, by uświęcać swoich członków, by poprzez to uświęcenie ich członkowie mogli odkupiać, być tymi, którzy współodkupiają swoich bliźnich. Tak jak było to ze zgromadzeniem zakonem Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystami świętego Alfonsa Liguori. Święty Alfons został po to powołany, by prowadzić misje ludowe. O ile w miastach było bardzo wielu kapłanów, w Królestwie Neapolitańskim było to ponad 1%. To można sobie to wyobrazić. Tak jakby w Polsce na 30, powiedzmy oficjalnie 8 milionów, było 400 tysięcy kapłanów, czy nawet więcej.
11 razy więcej, czy 12, niż jest to obecnie oficjalnie, czyli bardzo, bardzo dużo. Nie wszyscy kapłani byli oczywiście godni i właściwymi osobami na właściwym miejscu, natomiast lud był często zaniedbany. W górach, w takich różnych wioskach często lud żył trochę jak pogani. Do tego właśnie przysposobił się zakon Najświętszego Odkupiciela, by tych najbardziej zaniedbanych i opuszczonych zbawiać i pomagać im w zbawieniu. Do tego potrzebne były seminaria. I święty Alfons Liguori tak ułożył porządek seminaryjny, by jego zakonnicy byli dobrze wykształceni, bo rolą kapłana jest posiadać wystarczające wykształcenie. Musieli kończyć studia najpierw klasyczne, jeśli nie mieli znajomości chociażby łaciny. Greka i hebrajski były tylko i wyłącznie dla pewnych wybranych osób. Później była filozofia i 2 lata scholastyki, czyli dogmatyki, 2 lata teologii moralnej, którą sam święty Alfons opracował. W tym czasie były bardzo silne tendencje rygorystyczne, które powodowały paradoksalnie osłabienie wiary i praktyk katolickich. Na przykład w Królestwie Napolitańskim była taka opinia, że przeklinanie zmarłych, co było plagą w tym królestwie, jest i stanowi grzech śmiertelny. Święty Alfons wystąpił z opinią przeciwną, twierdząc, że jest to takim złym, źle przyjętym zwyczajem. Ludzie, którzy takie rzeczy wygadują, robią to z głupoty i bezmyślności i raczej jest to rzadko grzech śmiertelny. Rygoryści zabraniali przystępowanie do Komunii Świętej takim osobom, którzy przeklinali zmarłych, a biskupi nawet rezerwowali sobie odpuszczenie tego grzechu dla samych siebie, co powodowało, że odpuszczenie grzechu tego grzechu było bardzo trudne. I wiele osób odstręczało to od korzystania ze świętych sakramentów. Paradoksalnie niszczyło to moralność, zamiast ją naprawiać. I święty Alfons wystąpił przeciwko rygorystom, oczywiście nie popadał w laksyzm, czyli liberalizm, tylko szedł taką drogą zdrowego środka. Nie przesadzał ani per excessum, czy per exces, ani per defectum, czyli przez niedomiar w widzeniu grzechu. Jednocześnie święty Alfons uważał, że jakkolwiek teologia oparta, dogmatyczna oparta na świętym Tomaszu z Akwinu, moralna na nim samym, jest bardzo potrzebna, to nadmiar wiedzy szkodzi. Nadmiar wiedzy szkodzi, dlatego że można się zaplątać w szczegółach na przykład filozoficznych, dlatego święty Alfons nie życzył sobie, by filozofię traktować nazbyt głęboko, by wchodzić w jakieś spekulatywne kwestie. Również w teologii dogmatycznej i w teologii moralnej nie chciał, by jego zakonnicy wychodzili ponad miarę. Wiedział, że zakonnicy muszą przede wszystkim oprócz nabycia wiedzy sami siebie uświęcać. Stąd bardzo surowe posty. Redemptoryści mieli taką zasadę, że na wewnątrz byli kartuzami, a na zewnątrz misjonarzami. Tak brzmiało ich hasło. 1,5 godziny dziennie rozmyślali. Praktyka rozmyślań była jedną z tych praktyk, która była bardzo rozpowszechniona przez redemptorystów. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jak ktoś powiedział, da się pogodzić tkwienie w grzechu śmiertelnym z modlitwą ustną, dlatego że jest ona bardziej automatyczna. Natomiast rozmyślania na dłuższą metę nie da się pogodzić z tkwieniem w grzechu śmiertelnym. Jeżeli ktoś prawdziwie rozmyśla i kontempluje na przykład mękę pańską, tajemnicę narodzenia, tajemnicę chwalebnego zmartwychwstania, to te rozmyślania spowodują żal za grzech i spowodują to, że dany człowiek uzyska żal za grzech. I dlatego właśnie praktyka rozmyślań była tak mocno propagowana przez redemptorystów, co też wzbudziło u wielu ataki na redemptorystów. Niektórzy twierdzili, że cierpią na tym modlitwy ustne. Widzimy, że diabeł potrafi ubrać się naprawdę w ornat i ogonem nam przedzwonić i faktycznie pod pozorem dobra i nawet pobożności potrafi najchwalebniejsze zalecane przez Kościół praktyki zwalczać. Nie kto inny jak Benedykt XIV, który zatwierdził zakon redemptorystów 25 lutego zresztą 1749 roku, napisał nawet encyklikę, w której zachęcał, i to nie tylko kapłanów, zakonników, ale lud chrześcijański, do praktyki
rozmyślania, do tego, by lud również rozmyślał. Święty Alfons sformułował taką też złotą zasadę, że nadmiar zapału szkodzi. Jak to jest możliwe w rzeczach Bożych? No dlatego, że nadmiar zapału często powoduje niezdrowy rygoryzm, fanatyzm i przesadne skupienie się na przykład na jakichś pojedynczych praktykach pobożnościowych, a nie na całokształcie życia chrześcijańskiego. A świętemu Alfonsowi chodziło o to, żeby wszystko było dla Jezusa Chrystusa, dla Najświętszego Odkupiciela. Nawet jedną z największych książek Uwielbienia Maryi zadedykował Najświętszemu Odkupicielowi po to, by przez nabożeństwo, prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, Odkupiciel był coraz bardziej znany i miłowany. Dlatego właśnie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest tak właściwie, dlatego prawdziwe nabożeństwo musi być nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, bo ona była faktycznie Matką Bożą Bolesną, bo siedmiokroć miecz boleści przeszył jej serce, niepokolone serce. Dlatego, że jej serce było tak stworzone i ukształtowane przez Ducha Świętego, żeby mogło być współcierpiącym razem z Chrystusem. Dlatego powstał zakon serwitów Matki Bożej Bolesnej, których założycieli święto dzisiaj obchodzimy. Starajmy się przygotowywać z głową do tego Wielkiego Postu, tak jak chciał tego święty Alfons, tak chciał tego i życzył sobie święty Alfons, wielki rekolekcjonista. Nie tkwimy w grzechu, nie tkwimy też w takim zuchwałym grzechu. W życiu świętego Alfonsa zdarzyła się taka sytuacja, zdarzyło się wiele sytuacji, że ludzie, którzy mu urągali, znikali z tej ziemi, umierali bez pokuty. Gdy w jakimś mieście miał głosić rekolekcję i przeszkadzano mu, zdarzało się, że ci, którzy już zatwardzili swoje serca, umierali bez pokuty. Zdarzało się to nawet jednemu kapłanowi, który gardłował przeciwko świętemu Alfonsowi, który żył źle. I gdy odprawiał mszę świętą, zaczął odmawiać psalm Judicame Deus. Przy modlitwach u stopnia ołtarza: osądź mnie, Panie. Gdy wypowiedział te słowa: osądź mnie, Panie, umarł na miejscu, bez pokuty. Zdarzyło się to kapłanowi, który żył, jak można sądzić, w grzechu śmiertelnym. Więc tym bardziej my powinniśmy uważać, by nie żyć w grzechu śmiertelnym w ogóle, a przede wszystkim, by nie być zuchwałymi, nie trwać zuchwale w grzechu śmiertelnym. Prośmy Matkę Bożą Bolesną, by skruszyła nasze serca i by dała nam prawdziwą skruchę, prawdziwy żal za grzechy. Jeśli to jest według jej woli również dar prawdziwych łez nad swoim grzesznym dotychczasowym życiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane bolesne serce Maryi, módl się za nami. Założyciele zakonu serwitów, módl się za nami.